Cześć. Dzień 17. Dzisiaj popracujemy sobie mocniej nad miłością do siebie i uwierzeniem w swoją wspaniałość. Nasza dusza ma nieograniczony potencjał, ale niestety żyjemy w świecie tworzącym ograniczenia. I tym, co każe nam uwierzyć w te ograniczenia, jest nasze ego i nasze nawyki myślowe. I przez to krzywdzimy nie tylko siebie, ale także innych. Kiedy zaczniemy akceptować siebie w pełni, porzucimy obawy i damy prowadzić się miłości, poczujemy ogromną siłę do zmiany naszego życia. Spróbuj sobie dzisiaj zadać takie trzy pytania. Zamknij oczy, oddychaj spokojnie i wsłuchaj się w odpowiedź swojej duszy. I pierwsze pytanie jest takie. Być akceptowanym, jakie to uczucie? Drugie pytanie, co mogę zrobić, aby bardziej siebie akceptować? I trzecie pytanie, w jaki sposób mogę zaakceptować swoją przeszłość, żeby móc doświadczyć teraźniejszości? I jak zrobisz sobie to pierwsze ćwiczenie, to skup się na dzisiejszej wibracji, która jest taka. Dzisiaj decyduję się zaakceptować siebie i cały świat. Decyduję się wykroczyć poza myśli ograniczające mnie w przeszłości. Odsuwam od siebie wszelkie okrutne czynności i doświadczenia. Uznaję, że moje prawdziwe ja jest miłością. Moje prawdziwe ja jest wypełnione światłością. Jest rzeczywiste. Dziś akceptuję to, kim jestem. Duszą, ekspresją miłości i ważną częścią świata. I nasza dzisiejsza afirmacja: akceptuję pełnię mojej duszy. Życzę Ci dużo miłości do siebie. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Pa!